Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o bojkocie YouTube'a zorganizowanym, żeby było śmieszniej, przez samych YouTuberów. Na razie dotyczy to wyłącznie Zachodu, ale za to są to twórcy, którzy mają wiele milionów subskrypcji, na przykład 5 milionów. Twórcy ci grożą, że jeżeli serwis nie zmieni swojej polityki, to nawet przestaną wrzucać kolejne materiały i zrezygnują z publikacji na tymże serwisie. Ponieważ problem, który tak bardzo zachodnich YouTuberów denerwuje, dotarł kilka dni temu do Polski i nawet ja odczuwam skutki tego działania serwisu, można domniemywać, że niedługo podobne posunięcia wykonają najwięksi polscy YouTuberzy. W związku z tym sądzę, że warto dowiedzieć by się, o co chodzi. Zwłaszcza, że chodzi nie tylko o pieniądze. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze, ale tutaj chodzi również o takie podstawowe rzeczy, jak walka z faktyczną cenzurą, jak takie swoiste podejście do człowieka i powiedzenie mu wprost, chcemy tego, 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 a nie takie udawanie, że nic się nie stało, oraz co jest najgorsze w tym wszystkim, że to wygląda troszeczkę tak, że ktoś zawinił, a ktoś inny za to oberwie, a w dodatku jeszcze mu się powie, że powinien za to podziękować. Mówi się też bardzo mocno o bojkocie pewnych marek, takich, no, które tam na przykład sprzedają jakieś fast foody, albo produkują jakieś ciuszki. O tym też będę się odnosił. Od razu powiem, że ja nie będę wzywał do bojkotu tychże właśnie marek, ale chcę wam troszeczkę sprawę wyjaśnić. Zwłaszcza, że nawet wy widzieliście, nawet na kanale wideoprezentacji ostatnio, bardzo dziwne rzeczy. Na przykład zniknął w logo ZUS-ie, mimo tego, że był bardzo fajny, ludziom się podobał, to bach, wyparował. Natomiast wczorajszy vlog o tym, że Wielka Brytania rozpoczęła proces wychodzenia z Unii Europejskiej. Nie ma takiego tytułu, gdzie cały ten proces przecież można nazwać jednym słowem i byłoby fajnie i pewnie więcej miałby wyświetleń, może nawet, bo byłby troszeczkę, no ludzie raczej używają tego jednego słowa, a nie takiego całego zdania, którego ja użyłem, żeby je zrobić na okrągło. I właśnie o tym wszystkim będzie ten vlog. Od razu mówię, chodzi o grube, grube pieniądze, biliony dolarów według amerykańskich standardów, czyli rozumiem, że miliardy dolarów i to takie naprawdę wow. Dobra, słuchajcie, zapraszam do oglądania. Wszystko zaczęło się w zeszłym miesiącu w Wielkiej Brytanii, gdzie tamtejsi marketingowcy i specy od reklamy zauważyli, że reklamy ich produktów, ewentualnie produktów ich klientów, jeżeli to był marketingowiec tak zwanego domu mediowego, w każdym razie te reklamy, że były wyświetlane na YouTubie przy bardzo nieodpowiednich treściach. Chodziło tu o kilka konkretnych filmów. Po prostu pewien marketingowiec, czy pewna grupa marketingowców weszła sobie na YouTuba, zobaczyła naprawdę przerażający film, taki, który no, normalnie, zdrowo jakby reagował człowiek, to nie jest w stanie tego obejrzeć, albo potem będzie musiał biec do toalety i się zwymiotować, taki naprawdę ze skrajną przemocą, i nagle stwierdził, że kurczę, przed tym filmem był reklamowany na przykład jego hamburger, czy też jego koszulka. No i stwierdził, że to tak nie może być, ponieważ no w tym momencie to jest troszeczkę tak, jakby ludzie, którzy to też oglądają i najpierw zobaczą tą reklamę, a potem ten film, mogliby pomyśleć sobie, że przede wszystkim to on się utożsamia z takimi zachowaniami, czy ten jego klient się utożsamia, a po drugie to jest de facto wspieranie tych bardzo, bardzo złych ludzi. Tutaj, żebyście wiedzieli, o co chodzi, ja oczywiście nie mogę użyć właściwego słowa, dlaczego, no to się dowiecie w dalszej części tego vloga, ale chodzi na przykład o filmy, które były kręcone przez taką bardzo, bardzo złą organizację, której członkowie zwykle występowali w takich czarnych strojach i mieli zakryte twarze, natomiast mieli takich innych ludzi ze sobą, takich zwykle biednych, spokojnych, ale i pogodzonych ze swoim losem, którzy byli w takich pomarańczowych strojach i oni potem mieli takie proste urządzenia i przy pomocy tych prostych urządzeń sprawiali, że ten człowiek nagle był w dwóch elementach. Oczywiście po drodze było
bardzo dużo takiej czerwonej substancji płynnej i było bardzo dużo krzyczenia w dziwnym języku o tym, że ich istota boska jest wielka i tak dalej, i tak dalej. Czemu, mam nadzieję, że już wiecie, o co chodzi. I to, co bardzo ważne, to nie były reuplody, tylko oni trafili na oryginalne nagrania wrzucone przez tą właśnie organizację i zobaczyli, że przed tymi filmami do jasnej cholery były ich reklamy. Się po prostu wściekli, że to nie może tak być, bo ciężko im się dziwić, że się wściekli, no bo jest to niesamowita strata wizerunku, jeżeli ktoś zobaczy reklamę ich hamburgera, a potem ten film, no i takie poczucie, że wspierają tych właśnie ludzi, a jeżeli są normalnymi osobami, to nie mają ochoty ich wspierać, prawda? I tutaj na przykład Times przy okazji podaje stawki, jakie tam były zarabiane. Swoją drogą to też pokazuje, jak bardzo zachodni YouTube ma inne stawki od polskiego YouTube'a, bo Times twierdzi, że były to zarobki rzędu 7,6 dolara za 1000 wyświetleń, natomiast te filmy miały milionowe czy ponad milionowe wyświetlenia, czyli za milion wyświetleń 7600 dolarów. Nawet jeżeli to było przed podziałem z YouTube'em, to było to ponad 4000 dolarów za milion wyświetleń, razy kilka milionów, czyli po prostu taka firma, która na przykład ma sieć fast foodów, no po prostu nie chciała, żeby jej pieniądze do jasnej cholery szły na inny kontynent, gdzie być może on sobie to narzędzie do robienia ludziom krzywdy kupił za pieniądze z ich reklam. Mieli święte prawo poczuć się wkurzeni, ponieważ przez nieroztropność YouTube'a de facto wspierali złych ludzi. Nikt nie chce wspierać złych ludzi, a w dodatku żaden marketingowiec nie chce, żeby jego klienci, którzy też mogli trafić na ten film, w końcu ktoś ponad tych milion wyświetleń nastukał, prawda? Mieli poczucie, że tej firmie nie przeszkadza, że ona wspiera tych złych ludzi. I potem ktoś może powiedzieć, ej, nie pójdę do tej sieci z hamburgerami, ponieważ ona wspierała tam tych złych ludzi. No, pewnie też bym tak pomyślał. W związku z tym nie ma się co dziwić, zwłaszcza, że ci marketingowcy się ze sobą znają. Poszło to prawdopodobnie na jakichś sieciach mailingowych. Jeden drugiemu wysłał jako newsa. Rozeszło się. Rozeszło się, że jest taki problem. W wyniku tego problemu, jak podają właśnie źródła, 250 dużych światowych marek wycofało kompletnie swoje kampanie z YouTube'a oraz z Google'a. Powiedzieli po prostu sorry, jeżeli nie umiecie zrobić tak, żeby moje reklamy wyświetlały się przed właściwymi treściami i przy takim bardzo niefajnym czymś się moje reklamy wyświetliły, to sorry, ja robię bojkot. I to był ten pierwszy z trzech bojkotów, o którym dzisiaj będzie, czyli te marki zbojkotowały Google'a, zbojkotowały YouTube'a. No, w tym momencie Google musiał zacząć działać, skoro nie umiał działać wcześniej, bo ja od razu powiem, że moim zdaniem do takiej sytuacji rzeczywiście nie powinno dojść, ale przede wszystkim to ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że organizacja tych bardzo, bardzo złych ludzi ma swoje konto na YouTubie, wrzuca tam swój film, ten film jest w stanie zrobić milion wyświetleń, nikomu to nie przeszkadza. To nawet pies z tym, że nie wyłączyli im monetyzacji. Ale to chodzi o to, że dlaczego YouTube nie zachował się tak, jak powinien. A moim zdaniem to jest powinien zauważyć, że jakiś członek tej bardzo złej organizacji tutaj ma u nich konto, więc powinni ustalić jak najwięcej informacji, które pozwalają tego kolesia namierzyć. IP, gdzie, wszystko, co się tylko da, a potem pójść do organów ścigania i powiedzieć, ej, ale tutaj nasz serwis jest wykorzystywany do robienia złych rzeczy przez złych ludzi. Sorry, że tak muszę mówić naokoło. Chyba przeczuwacie cię dlaczego, ale będzie o tym dokładnie w dalszej części tego vloga. Czyli oni po prostu powinni sprawić, że tego tam nie ma. I teraz tak, ja nie jestem za cenzurą, prawda? Czyli rzeczywiście, gdyby to był jakiś upload, ktoś by wrzucił na zasadzie, zobaczcie, co ci źli ludzie robią i ci źli ludzie idą tutaj do nas do Europy, wysyłają nam swoich ludzi
pomiędzy takimi biednymi ludźmi i może oddziaływujmy na nasze rządy, żeby takie coś za 2 lata, 5 lat, 10 lat, czy nawet 20 lat nie działo się u nas w Europie, no to ja bym to zrozumiał. Ale to było, zdaniem źródeł, wrzucone właśnie przed tą organizacją, na zasadzie takiej, zobaczcie jak ty jesteśmy silni, oni się tym chwalili, chełpili. I właśnie o to chodzi. No ale YouTube, no oczywiście, no troszeczkę już za późno było. W związku z tym właśnie, no YouTube musiał coś zrobić, między innymi dlatego, że po prostu bardzo na kasie był stratny. To było tylko 250 marek, ale jak już powiedziałem, bardzo dużych marek. W związku z tym, jak podają źródła, analitycy wyliczyli, że ten bojkot tych 250 marek kosztowałby YouTube około 750 milionów dolarów rocznie. Słuchajcie, dla porównania za 2017 rok zysk miał wynosić 10,2 miliarda dolarów. Tam jest w źródłach podane, że bilionów, ale rozumiem, że to chodzi o taki amerykański bilion, czyli tak naprawdę to chodzi o miliardy, czyli tutaj chodziłoby o jakieś straty rzędu 7,5% zysku. To jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy, zwłaszcza, że YouTube ma tak, że no, ma więcej potencjału reklamowego niż reklamodawców. Reklama nie zawsze się wyświetla, gdy może, bo po prostu reklam nie ma, zwłaszcza w Polsce. Straciliby bardzo dużo pieniędzy. Tutaj od razu powiem, że różne źródła trochę różnie podają. Jedni mówią 750 milionów, drudzy mówią 760. Jedni mówią właśnie, że to jest 7,5%, jedni 7,6%. To jest nieważne. Ważne, że bardzo, bardzo dużo pieniędzy. W związku z tym YouTube musiał zacząć działać. No ale zamiast zrobić to, czego oczekiwali reklamodawcy, to jest moim zdaniem bardzo ważne, chociażby w kontekście tego, że ja nie będę nawoływał do bojkotu tychże właśnie marek, a nawet nie będę podawał tych marek, żeby nie wzbudzać negatywnych jakichś takich emocji względem nich, bo uważam, że oni po pierwsze mieli prawo czuć się wzburzeni, po drugie mieli prawo zareagować bardzo tak ostro, żeby wymusić na YouTubie określone działania. I rozumiem, że te działania polegały na tym, że ej, ale my nie chcemy, żeby więcej nasze pieniądze wspierały tych bardzo, bardzo złych ludzi, że rozumiem, że tego oni tak naprawdę chcieli. No niestety YouTube zamiast zrobić to, a może właśnie to, co powinien jeszcze bardziej, czyli sprawić, żeby ci ludzie po prostu odpowiedzieli za swoje czyny, bo często te filmy wcale nie są wrzucane z jakiegoś takiego kraju na innym kontynencie, tylko na przykład przez werbowników gdzieś tutaj, takie rzeczy się też czasem dzieją, no to zamiast tego jego YouTube po prostu podkręcił tak zwanego bota, czy jak to woli, skrypt, które wyłapują niepoprawne politycznie treści oraz te, które mogą urazić reklamodawców. Słuchajcie, przykładem właśnie filmów, które przez to ucierpiały, są na przykład film o zmuszaniu Polski do przyjmowania jakby poprzez system relokacji ludzi, którzy płyną do nas z tego samego obszaru, co ci źli ludzie tam występują, i niektórzy, i ci źli ludzie powiedzieli, że między tych ludzi wsadzą samych swoich i będą robić złe rzeczy na swoim tutaj u nas w Europie. Ten film też oberwał, czyli taki zupełnie w drugą stronę, prawda? Film jest po przeciwnej stronie jakby barykady do tamtego filmu propagandowego do złych ludzi, ale oberwał. Natomiast oberwał, uwaga, również film Sylwestra Wardęgi z kanału Królestwo o kampanii Rizert i Didi, a także film Gotuj z Atorem i razem z udziałem Wąskiego o fast foodach USA, czy też właśnie mój film o ZUS-ie, prawda? Wtedy, jak to się zaczęło dziać, jeszcze nie wiedziałem, co się dzieje i byłem przekonany, że ten film właśnie został wyłapany jako jakiś niebezpieczny, brzydki, niefajny i za chwilę
zostanie strajka. Także tutaj nie ma żadnych teorii spiskowych, ja się w tamtym vlogu nie pomyliłem. Tamten vlog wróci, jak przyjdzie pora. Na razie będę się na tamtym vlogu uczył, co się takiego stało, że tamten vlog, który tak naprawdę nie mówił nic złego, tylko tyle, że musimy oszczędzać na swoją własną emeryturę, bo jak nie, to będzie źle, i się zastanawiał, jak powinniśmy na tą emeryturę oszczędzać, czyli tak naprawdę propagował przezorność. Bardzo dobry vlog. Niemniej jednak ze względu na coś został zakwalifikowany jako niepoprawny politycznie i jest represjonowany. No i ja bym się chciał dowiedzieć właśnie, co to jest, żeby tak się dalej nie działo. Prawda? Jeszcze raz powiem, że te wszystkie jakby sankcje o tym moim filmie i tym Sylwestra i tym Gotuj z Atorem, to są na moment, w którym ten vlog jest nagrywany. Ponieważ jak się przekonacie całą jeszcze perfidnią tego nowego systemu, jest to, że ja to nazywam okresem remisji. Tak jak na przykład są takie bardzo niefajne choroby weneryczne, one mają okres remisji, czyli jesteś chory, 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 masz złe objawy, no i w tym momencie chcesz iść do lekarza, ale potem jest remisja i ci przechodzi, nie masz złych objawów, mówisz, nie, pewnie nic nie było. No i później znowu, w związku z tym bagatelizujesz problem i później jesteś jeszcze bardziej chory, bo nic z tym nie robisz. Tak samo tutaj. Raz te, nazwijmy to, szykany są, potem za chwilę nie ma, potem znowu są. No, w momencie, w którym nagrywam ten vlog, to są. Natomiast zawsze może być tak, że one zostaną zdjęte. Skutki to oczywiście, słuchajcie, pieniądze. Ponieważ jednym ze skutków właśnie takich szykan jest wyłączenie możliwości zarabiania na tym filmie, albo nawet jeszcze coś bardziej wrednego, bo to nie chodzi o to, tak jak kiedyś wam czasem wrzucałem takie screeny, że o proszę bardzo, ten film ma wyłączone. Tutaj te filmy cały czas mają włączone zarabianie, tylko nie wyświetlają się przy nich żadne reklamy. I nawet nie ma tych takich żółtych kropek na dole, które pokazują miejsce, w którym twórca przewidział, że jeżeli YouTube sobie zażyczy, to tam może wyświetlać się reklama. Także skutki są oczywiście, skutkami są pieniądze. Ale nie tylko. I dla niektórych pieniądze będą najważniejsze, a dla niektórych nie będą najważniejsze. Ale jednym ze skutków są na przykład zasięgi oraz pogłębianie faktycznej cenzury na polskim YouTubie. O co chodzi? Chodzi o to, że taki vlog, który zostanie zakwalifikowany jako taki niepoprawny i ma wyłączane czasowo, czy raczej, jak nie zarabiasz na filmie, to ten film, powody, dla których nie pozwalają ci zarabiać na tym filmie, sprawia też, że ten film jest gorzej pozycjonowany, w związku z tym ma mniejsze wyświetlenia, w związku z tym też chodzi o zasięg, o możliwość dotarcia ze swoim przekazem do ludzi. No i właśnie taka kolejna raz cenzura, czyli rób filmy poprawne politycznie, bo jak będziesz robił niepoprawne politycznie, to nie dość, że nic nie zarobisz, to jeszcze będzie coś takiego, że będziesz nie będziesz docierał ze swoim przekazem, czyli takie jedne wielkie zamilczenie, prawda? Ja o tym będę mówił troszeczkę dalej, w dalszej części. Teraz może powiem właśnie, jak faktycznie to działa. Jednocześnie mam nadzieję, że już zaczynacie powoli rozumieć, dlaczego tak mówię na okrągło i nie używam bardzo z premedytacją pewnych słów. Ten nowy system, ten nowy skrypt działa bardzo, bardzo wlednie, ponieważ nie informuje cię o tym, że wyłapał jako jakiś film jako niechciany i będzie go szykanował. Kiedyś bot, jeżeli coś ci wyłapał, to po prostu, no oczywiście, robił swoje. I w tym momencie na tym filmie już nie zarabiałeś, w tym momencie ten film wypadał również z pozycjonowania i miał przez jakiś czas mniejsze wyświetlenia, ale ty dostawałeś powiadomienie. Wiedziałeś, co się dzieje, mogłeś się od tej decyzji YouTube'a odwołać i czasem ona nawet była uwzględniana, może nie za często, ale czasem uwzględniana była i przede wszystkim wiedziałeś, słuchajcie, na czym stoisz, wiedziałeś, o co chodzi teraz, natomiast utrata za niestosowność takiego filmu jest po prostu, nie dowiadujesz się o tym, tak? Oczywiście i przede wszystkim tracisz zasięgi, tak? To jest bardzo ważne. Zwykle
Zwykle taki film, który jest zakwalifikowany, że on jest niefajny, zwykle uzyskuje 1/3, maksymalnie 50% normalnych wyświetleń. Oczywiście tego ci nikt oficjalnie nie powie, ale po cichu wszyscy tak mówią. Wiem, i to jest taka tajemnica Poliszynela, czyli formalnie nikt nie wie, tajemnica, ale tak naprawdę wszyscy o tym wiedzą. Co robi twórca? I teraz się zastanów się, co robi twórca, gdy nagra vlog na jakiś konkretny temat i ten vlog zrobi 1/3 normalnych wyświetleń albo nawet połowę, tak? No przede wszystkim, jeżeli nie wie, że to było w wyniku działania bota, że został gdzieś zakwalifikowany, to myśli, że po prostu temat nie spodobał się jego widzom. Że zobaczyli tytuł, zobaczyli miniaturkę, stwierdzi, to mnie nie interesuje, nie będę tego oglądał. I w związku z tym, ponieważ każdy normalny twórca chce tworzyć dla swoich ich widzów, tak? No, że oczywiście z jednej strony, są pieniądze, jest jakaś sława, jest jakiś poklask, ale przede wszystkim liczy się dobro widza. W związku z tym, po cholerę kręcić materiały na tematy, które nikogo nie interesują. No, to co, tutaj twórca jest jakimś sadystą, który będzie zmuszał widza do oglądania treści, które mu się nie podobają. No, prawdopodobnie swoją drogą to słówko, które mi się wymsknęło, będę musiał wypikać albo wyciąć, bo inaczej będzie problem, właśnie ten vlog może zostać zdjęty. Także tutaj to każdy chce mieć jak najwięcej wyświetleń, żeby jak najwięcej ludziom się to spodobało, prawda? No to jak jest mało, no to myśli, że się nie podoba, w związku z tym w przyszłości unika takiego tematu. Natomiast jeżeli ma informację, że zabraliśmy ci monetyzację, ponieważ tak i tyle, no to w tym momencie wie, że spadek liczby wyświetleń nie wynika z preferencji jego widzów, tylko ze względu na działanie YouTube'a, i kręci dalej. A tutaj nie wie, w związku z tym nie kręci, i tak właśnie działa faktyczna cenzura, ponieważ właśnie jak teraz jest. Teraz jest tak, że po prostu nie wyświetlają ci się reklamy w momencie, w którym dany materiał zostanie zakwalifikowany. Nie ma jak żadnego ptaszka o wyłączeniu monetyzacji, nic. Po prostu wchodzisz na film, bach, nie ma żadnej żółtej kropki, nie ma żadnej reklamy. Do tego jeszcze, tak jak mówiłem, raz są, raz nie ma, tam są okresy. Naprawdę bardzo ciężko się zorientować zawczasu, że jakiś vlog jest źle odbierany, tak to ładnie powiedzmy. Co więcej, potrafią odpalić, tak jak już powiedziałem, potrafią odpalić te zarabianie na kilka minut, potem na przykład 2 dni nie ma zarabiania, potem znowu są, potem nie ma, a na samym końcu jednak są. Tak było, słuchajcie, z ostatnim vlogiem z tej serii, która jest odpalana w niedzielę o 21, której nazwy też nie mogę wymówić, bo podobno jej nazwa jest na liście zbanowanych. No człowiek w tym momencie po prostu głupieje i nie wie, co się dzieje, i myślę, że jednym z elementów, dla których ten protest został wywołany, ten bojkot został wywołany, to, że twórcy chcieliby być potraktowani jak ludzie. Słuchajcie, jest tak, 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 tak i tak, będzie tak i tak. A tutaj nikt nic nie wie. Oczywiście ja też pisałem do YouTube'a w tej sprawie, jeszcze sam nie wiedziałem, nie przeczytałem tych artykułów. I też mówi, nie, wszystko jest okej, masz włączone zarabianie, o co tobie, człowieku, chodzi? No, generalnie o to chodzi, że nie ma tych żółtych kropek. Poza tym widzę po analityce YouTube'a, która jest tam wbudowana w serwis, że vlog zarobił 10% czy 5% tego, co normalnie. Jest coś nie tak. I do tego jeszcze ma bardzo mało wyświetlenia. To jest strasznie dużo ma łapek w górę, więc jest fajny, więc się ludziom podoba. Powinien mieć dużo więcej. O co chodzi? No, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Że tak to niestety wygląda. I teraz tak, co jest jeszcze ważne, dotyczy to zarówno nowych, jak i starych filmów. Choć na nowych oczywiście jest dużo bardziej dotkliwe, ponieważ większość twórców ma tak, że ich filmy mają największe wyświetlenia zaraz po premierze. Kilka godzin, dzień, dwa. To jak ci obetną te 2 dni z początku, to tracisz dużo więcej niż jak ci obetną 2 dni po 3 miesiącach. I tutaj ważne, nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi również o to, jak działa skrypt YouTube'a. Jeżeli na samym początku zostaniesz zakwalifikowany, że twój vlog jest niefajny, to będziesz miał mniej wyświetleń. Jeżeli masz mało wyświetleń na początku, to skrypt YouTube'a uznaje, że to jest słaby vlog, bo na początku mało wyświetleń. W związku z tym ten vlog będzie słabo pozycjonowany. A jeżeli będzie słabo wypozycjonowany, to już
już to normalny algorytm nie będzie go polecał i już w ogóle ten vlog będzie miał dużo, dużo mniej wyświetleń, dotrze do dużo mniejszej liczby ludzi, bo to jest, moi kochani, chciałbym, żebyście zrozumieli, bo jakiś hejter może powiedzieć, o, ten grubas wiecznie się pocący z tymi wiecznie przetłuszczonymi włosami, tak, tylko godzinę po umyciu tak moje włosy wyglądają niestety, to ten wiecznie pocący się grubas tutaj będzie płakał o to, że ma mało wyświetleń. No to słuchajcie, no ja mam mało wyświetleń, ale zakładam, że moje filmy są oglądane przez ludzi nie dlatego, że im ktoś kazał, tylko dlatego, że one są fajne, im się podobają, prawda? No ale to też nie jest tak, że ludzie tam co chwila wchodzą i patrzą, czy ten Woźniak coś nowego nagrał, tylko oglądają sobie, o, jest nowy film Woźniaka, bo wyświetlił się w proponowany z prawej strony. Nawet PewDiePie tak ma i wszyscy inni to bardzo mocno dbają właśnie o te komentarze, o te łapki w górę, żeby ten vlog się wyświetlał w polecanych, bo nikt nikogo do obejrzenia nie zmusi, ale niestety człowiek jest tak zabiegany w tej chwili, że jak mu się nie poleci, to nie obejrzy. Czyli ja nie mam wyświetleń, ale ileś set tysięcy, bo na tych vlogach niedzielnych o 21 czasem jest nawet po 500 000 wyświetleń. Czyli 500 000 ludzi to obejrzało z przyjemnością i miało fajny wieczór. A teraz im się na przykład nie wyświetli w subboxie, czy nie przyjdzie powiadomienie i ci ludzie mogą, jak się nie są zorientowani, to mogą nawet nie wiedzieć, że ten vlog się pojawił i przegapią fajny film. Rozumiecie? To działa w dwie strony. Ja nie mam wyświetleń, ale ktoś nie ma przyjemności z oglądania. I tak jest również u innych twórców. Oczywiście rezultatem jest niesłuszny, co bardzo warto podkreślić, spadek wyświetleń oraz zarobków u twórców robiących materiały na niewygodne tematy lub mówiących prawdę o zachowaniu niektórych firm czy też marek, prawda? Tutaj przywołuję na przykład ten film Sylwestra, w którym on mówił o tej kampanii Reserved z Didi. To była ta kampania, która w sposób nieetyczny wykorzystała taką ludzką chęć do pomagania, miłości i tak dalej, i tak dalej. I tutaj dlaczego mówię wyraźnie, że chodzi o niewygodne treści? Ponieważ jest tak, i to sobie bardzo wyraźnie sprawdziłem, że filmy, na których na przykład propagowana jest nienawiść, albo przemoc, albo wulgaryzowane jest młode pokolenie. Ba, nawet takie filmy, za które twórcy mogą ponieść odpowiedzialność karną przed polskimi sądami. Takie filmy bez problemu na polskim YouTubie mają monetyzację. Znalazłem bez problemu całą masę takich filmów. Natomiast film, na którym ktoś mówi, że no nie wolno tutaj wykorzystywać ludzkich uczuć do promocji marki, bach, jest wyłączony. No to który jest bardziej szkodliwy? Tutaj nie chodzi o to, dlatego właśnie mówię, że niesłuszne. Słuchajcie, dla wideoprezentacji jest to oczywiście również ogromny cios. Przychody na filmach takich niechcianych spadły nam o 80-90%, a że mamy dużo materiałów niepoprawnych politycznie, to tracimy w tym momencie ponad połowę przychodów. Jest to bardzo ogromny cios, ale co chciałbym bardzo mocno podkreślić, nie użalam się w tym momencie nad sobą i nie wykorzystuję tego faktu by powiedzieć, że odpaliłem Patronite albo prosić was o jakiekolwiek datki. Słuchajcie, bardzo staram się to podkreślić. Nie odpaliłem Patronite'a, nie podaję też nigdzie numeru konta. Ja wiem od was, moi kochani, że wy byście bardzo chętnie się dorzucili do budżetu mojego, czy też wideoprezentacji. Wiem, że nawet jak wtedy sobie rozwaliłem kolano, to chcieliście zorganizować zbiórkę. Ale tak jak wtedy prosiłem, że nie, tak samo teraz też nie mam Patronite'a, nie podaję tego numeru konta. No, no nie, i to chcę właśnie bardzo mocno podkreślić, że to nie jest tak, że ja się użalam i że jęczę, bo mi mało pieniędzy. Obcięli? Trudno. Jakoś przeżyjemy, będę musiał ponieść tego konsekwencje. Natomiast no, po prostu mówię jak jest. Po prostu uważam, że jest to niesprawiedliwe, by do jednego worka wrzucać filmy produkowane przez organizacje chcące szkodzić ludzkości oraz materiały, gdzie ktoś wypowie się krytycznie o podłej kampanii reklamowej, prawda? Za to filmy utrudniające wychowanie młodzieży są uznawane za dopuszczalne. To jest bardzo niefajne. Słuchajcie, jaki jest rezultat?
Rezultat na razie będący w gestii zachodnich youtuberów, ale już mówię, powoli słyszałem nawet gdzieś tam na jakichś takich wewnętrznych forach, gdzie dużo youtuberów siedzi, że może my byśmy tutaj też zorganizowali właśnie jakiś bojkot, coś takiego. A niektórzy też mówią, a ja pierdzielę, skoro tutaj jest tak źle, to będę robił mniej filmów i co najwyżej jakiegoś deala. No, takie rzeczy się dzieją. Słuchajcie, rezultat jest taki, że dużo światowych youtuberów, w tym właśnie tacy o wielomilionowej liczbie subskrypcji, ogłosili bojkot tych, że właśnie marek, które ich zdaniem zmusiły YouTube do takiego działania. I rzeczywiście jest szansa, że odniesie to skutek, ponieważ Zachód jest zdecydowanie inny niż Polska. U nas na pewno wiele osób się nawet cieszy, że ci przebrzydli youtuberzy, ludzie, którzy nic nie robią, którzy tylko kręcą te swoje filmy i zarabiają na tym Bóg wie jakie pieniądze, że dostaną po tyłku, po kieszeni. Jestem pewny, że niektórzy tak się cieszą. Mam nadzieję, że wśród moich widzów takich ludzi jest jak najmniej. Niemniej jednak w tych 300 tysiącach ludzi na pewno tacy również się znajdą i na pewno nie będzie to jeden, dwóch czy nawet 10 osób. Przykro mi jest, tak? Naprawdę przykro, a ja mimo wszystko Tobie życzę, żeby Ci się w życiu wiodło jak najlepiej, żebyś robił to, co kochasz w życiu, żebyś tym miał szczęście dla siebie z tego, żebyś zarabiał jak najwięcej pieniędzy, tak? Tak dobrem postaram się odpłacić. Niemniej jednak, no w Polsce tak będzie, a na Zachodzie jest troszeczkę inaczej. Tam taki bojkot może się udać i wszystko wróci do normy, ze względu na to, że tamci widzowie będą uważać, ej, przez tą sieć fast foodów, na przykład mój ulubiony youtuber nie ma pieniędzy, w związku z tym ja przestanę tam jadać. I także to może coś z tego być, zwłaszcza, że ci youtuberzy ten bojkot jakby popierają w ten sposób, że wzywają do bojkotowania tych marek, ale również bojkotują samego YouTube'a, czyli mówią, po prostu grożą, na razie chyba tylko grożą, że nie będą wrzucali filmów. Czyli tam chodzi nie tylko o taką jakby solidarność twórcom, ale również o takie proste, no, jak oni wywrą presję na te marki, to ich i te marki wywrą presję na YouTube'a, to może wreszcie ich ulubiony twórca zacznie nagrywać lub nie przestanie, prawda? Także to jest duża na to szansa. Jednak ja uważam, że ten bojkot, w tym sensie bojkot taki, który bojkotuje te marki, jest zły, to jest błąd, ponieważ te firmy nie zmusiły YouTube'a do takiego zachowania. Te firmy miały rację. Jakbym ja na przykład zdecydował się, nie wiem, reklamować mój mikrofon, tak? Powiedzmy, mikrofon klasy Ator, rozwalony bardzo mocno, do niczego się nie nadaje, prawda? Niestety taka jest prawda. Zniszczył mi się. Jeszcze mi się mikrofon zniszczył. Nieważne. Jakbym chciał go reklamować, to naprawdę nie chciałbym, żeby on był reklamowany przed filmami organizacji, którą potępiam bardzo mocno i pewnie ze 150 filmów nakręciłem, którymi staram się pokrzyżować, przynajmniej w tej małej części, w jakiej ja mogę, szyki tej organizacji, prawda? Nie chciałbym. Tak samo i tutaj się utożsamiam z tymi firmami, że one też nie chcą i mają prawo tego nie chcieć. Po prostu YouTube zrobił nie to, o co te firmy prosiły, dlatego ja do bojkotu tych marek się przyłączał nie będę nawet podawał nazw tych firm, żeby ktoś to uzna, a nie posłucham tego grubasa woźniaka i tak. Znaczy, jakby to ładnie powiedzieć, jeśli to jest niezdrowe hambuksy, to ich wpierdzielaj, ale nie dlatego, że bojkotujesz, tylko dlatego, że są niezdrowe. Jeśli to jest taki napój gazowany, to też go nie pij, bo jest niezdrowe, a nie dlatego, że bojkotujesz. Oczywiście youtuberzy ci zapowiadają też zaprzestanie robienia filmów na YouTube i dopóki sytuacja się nie unormuje. Co zrobię ja w tym momencie? Ja od razu powiem, że zamierzam nadal nagrywać. Być może filmów będzie mniej, bo przychody z YouTube są ważnym składnikiem moich dochodów i teraz po prostu będę musiał więcej czasu poświęcić innym rzeczom, żeby no zrekompensować te straty, prawda? Doba nie jest z gumy. No moja rodzina po prostu nie może odczuwać skutków tego, co się dzieje,
ale no, nagrywać będę, tak? I dopóki dam radę, to będzie przynajmniej jeden film dziennie. Najwyżej będę miał trochę większe wory pod oczami niż zwykle. Trudno przeżyję, prawda? Zamierzam też oczywiście się w jakiś sposób bronić, bo nie uważam, żeby moje filmy były nieodpowiednie dla reklamodawców. Wręcz przeciwnie, uważam, że są odpowiednie. Ba, nawet jakiś czas temu usłyszałem od menadżera pewnej sieci partnerskiej, że przed moimi filmami kilku dużych polskich reklamodawców specjalnie kupuje reklamy. To znaczy oni nie robią tak, że przed dowolnym, czyli wrzucam na YouTube'a i niech leci, tylko oni sobie wybrali kilku vlogerów, czy YouTuberów, przed którymi chcą się reklamować i między innymi byłem ja. W związku z tym, gdybym był taki zły, niedobry i niepoprawny, no to by mnie wykluczali z listy, przed którymi mają się pojawiać ich filmy, a według tego menadżera, którego lubię, szanuję i uważam, że jest bardzo wiarygodny, on mówi, że specjalnie mnie wybrali. No i właśnie dlatego no, zamierzam się po prostu bronić, bo gdyby to było sprawiedliwe i jeszcze gdyby to jakby była taka jakaś decyzja, powiedzmy, że tak, dobra, Wośniak przygiąłeś, to tak, no, bo bym się podporządkował. Natomiast w momencie, w którym robi to bot, który prawdopodobnie ktoś w Google stwierdził, dobra, to teraz tak podkręcimy tego bota, że już będzie wyłapało wszystko, co się tylko da. A jak przy okazji zaszkodzimy iluś tam twórcom, trudno, to są straty, na które musimy się pogodzić i tyle, tak? No i tutaj uważam, że nie powinienem ani cierpieć ja, ani moja rodzina, ani mówię widzowie, bo wiem, że na przykład spora część moich widzów jest taka kochana, jeśli ktoś chciał mi dać swoje pieniądze, ja oczywiście nie wziąłem, co jest bardzo ważne, to znaczy, że chciałby, żeby ja miał, czyli skoro chciał mi dać, oddać swoje, wyciągnąć z portfela i mi dać, to tym bardziej chyba cieszy się, jeżeli sobie zarabiam na swojej pracy. Niemniej jednak nawet tacy, którzy mają to w dupie, no to i tak tracą, tak? No bo nie ma tych powiadomień, nie ma tego wyświetlenia i wiele ciekawych vlogów ich po prostu uniknie. Dlatego no system ma całą masę słów kluczowych zbanowanych, zarówno w tytułach, tagach, wypowiadanych słowach, a nawet, uwaga, na miniaturkach. I tutaj nawet niektóre grafiki podobno są wychwytywane i są jakby nieakceptowane. I właśnie to jest ten powód, dla którego na przykład wczoraj w nocy na drugim koncie analogowy vlog pojawiła się jedna miniaturka, a teraz na wideoprezentacjach była inna miniaturka i tam nie przeszło, tu przeszło. Właśnie dlatego też ten wczorajszy vlog o tym, że Wielka Brytania opuszcza jakby stowarzyszenie pewne, ma taki tytuł bez użycia tego jednego słowa, który to opisuje i dlatego te tagi są takie, jakby to ładnie powiedzieć, nie ma tych najbardziej oczywistych, prawda? No ale za to nie trafił na ban listę i za to normalnie się wyświetla, prawda? No niemniej jednak no musimy się troszeczkę nauczyć z tym żyć i te miniaturki też są takie dziwne, że nie ma tego słowa, co powinno być i nie ma tych grafik najbardziej oczywistych, tylko jest taki rysunkowy Brytyjczyk, no i mam nadzieję, że troszeczkę pomoże, no bo to jest cały czas ten sam vlog, nie? No i to nie może tak być, że raz jest ok, a z jedną miniaturką jest ok, a z drugą miniaturką nie jest ok, bo to jest ten sam vlog, prawda? No i to nie można tak, bo to jest tak, jakby oceniać książkę po okładce, prawda? Dlatego wielka prośba, abyście po prostu wchodzili na kanał i przeglądali zakładkę wideo, czy nie ma czegoś nowego. Ze względu na to, że ja czasem mogę nie móc dać adekwatnego tytułu i będę musiał właśnie tak na okrągło krążyć, więc po prostu, no, jakby to ładnie powiedzieć, w typowym wyszukiwaniu może to się nie odpalać, dlatego prośba, wchodźcie. Oczywiście będę też bardzo wdzięczny za, jak będziecie łapkowali mi w górę filmy, jak będziecie mi pisali miłe rzeczy w komentarzu i udostępniali te filmy, gdzie się tylko da, no bo dzięki temu po prostu, no, będą one się lepiej rozchodziły. Będę bardzo wdzięczny. Być może będzie też problem ze źródłami. Nie wiem jeszcze, jak go rozwiążę. Być może, nie wiem, założę sobie jakąś stronę internetową, gdzie będę wrzucał te źródła, a tutaj do opisu dopiero jakby link do tej strony, gdzie wrzucam źródło, o co chodzi. Po prostu
URL-e, czyli te jakby linki tych stron internetowych, bardzo często zawierają zbanowane słowa w samym URL-u. I YouTube też to wyłapuje, w związku z tym dając uczciwie źródła, co to zawsze robię, prawda? No przynajmniej od jakiegoś czasu dłuższego niż rok, to no to też to jest brane pod uwagę negatywnie. W związku z tym muszę coś wymyślić, jeszcze nie wiem, co zrobię. Źródła do tego vloga wrzucę po prostu na nasz fanpage wideo prezentację, więc w ogóle zachęcam, żebyście zalajkowali fanpage wideo prezentację i tam będę w komentarzach, bo może po prostu wrzucę opis, link do filmu, a w pierwszym komentarzu dam te źródła. No, muszę sobie jakoś radzić, prawda? Też prośba, żebyście mi podpowiedzieli może, co z tym zrobić. Tyle, kochani. No dobra, teraz idę kręcić drugi vlog, bo to był ten taki z YouTube'owego podwórka, to będę chciał, żeby dzisiaj się pojawił jeszcze jeden właśnie taki polityczny, bo się też dużo rzeczy przeździało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa!